Od 213 lat zdobi rynek i służy jako siedziba miejskich władz. Teraz przyszedł czas na kompleksowy remont ratusza w Skoczowie. Budynek wymagał pilnej interwencji specjalistów, bo na ścianach pojawiły się pęknięcia i zarysowania. Zaplanowaliśmy na ten rok remont elewacji z wymianą stolarki okiennej, z gruntownym odwodnieniem, osuszeniem budynku, ponieważ problem mamy z wilgocią w piwnicy, z wodą gdzieś tam przedostającą się. Także ten zakres będzie obejmował taki gruntowny remont od podstaw, zaczynamy od fundamentów, odkrycie tych fundamentów, o izolowanie, odwodnienie. Cała elewacja nabierze nowych kolorów, wszystko uzgodnione z konserwatorem zabytków. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania, a prace mają ruszyć już w maju. W ramach projektu zostanie wykonana tablica pamiątkowa upamiętniająca osobę Tomasza Dubisza, wybitnego ichtiologa, pioniera nowoczesnej hodowli ryb na Śląsku Cieszyńskim, który mieszkał w Skoczowie. Wewnątrz budynku prace będą ograniczone do wymiany instalacji. Zamierzamy wymienić w ramach tej inwestycji instalacje w budynku elektryczne, wodne, to też wszystko już zaczyna wysiadać, pękać. Pojawiają się do czasu awarie, więc przy tej okazji również remont tych instalacji, odświeżenie wewnątrz. Nie przewidujemy jakichś takich gruntownych zmian wewnątrz budynku, czyli przebudowy pomieszczeń. Mimo prac większych utrudnień dla mieszkańców nie przewiduje się. Postaramy się tak zorganizować wszystkie prace, żeby jak najmniej było utrudnień. Obawiam się, że jakieś utrudnienia tam będą, no bo trudno ingerować w ściany, mury wtedy, kiedy nie zamyka się obiektu. Więc na pewno będą utrudnienia, natomiast nie mogą to być utrudnienia uniemożliwiające korzystanie z urzędu. Remont ratusza współfinansowany jest ze środków unijnych. Całkowity koszt obejmie ponad 1 200 000 zł, a dofinansowanie opiewa na ponad 700 000 zł. Finał zaplanowano na koniec listopada. Hanna Blokarz-Bacza, portal OX.pl.